Witam wszystkich z tej strony Stefan Kłebek 9, Paweł, Karol, Wanda. W tym momencie przez Paweł, albo w tym momencie nawet 161 ML30 wywołanie na CB. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy powieszonego Gain Mastera. Troszkę tak nienaturalnie wisi, bo jest oczywiście niedorobiona konstrukcja. Miejsce to samo co w marcu. No i niestety myślałem, że we wrześniu będę miał jeszcze trochę więcej dnia, ale już mamy 12-11 stopni, waha się temperatura na zewnątrz. Jest zimno, na szczęście nie wieje aż tak bardzo, nie ma śniegu, jest sucho. Mamy pół godziny, no już w tym momencie 20 minut do godziny 20. Udało mi się nawiązać już kilka łączności. Kanał 13 co prawda jeszcze milczy, CB, ale 19 jest tutaj bardzo aktywny. Wiele stacji słyszę, o tam widzę jadący radiowóz, tam ktoś błyska fleszami. Ha. Zakopane tam światełko na Kasprowym. Także wracamy do samochodu, który musiałem odpalić, trochę rozgrzać, bo prowadziłem testy PMR tutaj na zewnątrz, na masce. Mam nadzieję, że nie zostało nic. Także samochód pracuje przez minutę, może teraz. No. Dzisiaj pracujemy na 13 kanale CB w AM-ie. Nasłuchujemy na radiu Jesu FT4X pasma PMR, a odpowiadamy na Midlandzie G13, tutaj się znajdującym. W tym momencie wyłączony, no bo z auta to nie ma sensu, dlatego w aucie nasłuchujemy na Jesu, kanale 13 CB w AM-ie. No i w sumie tyle. Trochę brudno w samochodzie. No ale trzeci, czwarty dzień drogi w Zakopane z Hamburga. Także urlopowo auto pracownicze, także w sensie prywatne, ale robocze. No, co tutaj mamy? Czekamy na testy. Mamy dobre jeszcze 15 minut, że nagrzejemy się i będziemy kontynuowali. Oczywiście mam jeszcze Alana 42. Ale będziemy go testowali, jak cokolwiek usłyszymy na kanale 13 CB, bo wątpię, żeby udało nam się szybciej na Alanie coś usłyszeć niż na właśnie CB radio w samochodzie. Dobra, czekamy na jakieś łączności. Dobrze, już jest totalnie ciemno na zewnątrz, tutaj tylko temperatura, godziny, nie ma co patrzeć. Tutaj mamy 12, no nie widać na tym wyświetlaczu totalnie nic. Z 12 stopni na zewnątrz, 26 wewnątrz się nagrzało. Zawołam teraz brata, bo już jest godzina za 15:20, a już zostałem wywoływany. Będę wołał z kabiny samochodu do brata, a usłyszymy go tutaj. Franek, wywołanie ogólne. Powiedz, jak mnie słychać, bo ja nadaję teraz z wnętrza samochodu z Midlanda G13 i robimy taki króciutki test, już jesteśmy w sumie w trakcie testów, już słyszałem tutaj sporo stacji, a jest za zimno, żeby wyjść. Proszę, Franek. Słychać się no nawet dobrze, ale czasami są takie przerwy, gdzie bardzo szumi i nie słychać. Są takie przerwy, gdzie słychać się przerywa. No ale tak, były takie momenty, gdzie był bardzo czysty głos. No, przepraszam, wyłączyłem radio. No to widzisz, Franek, ja nadaję tutaj z wnętrza samochodu, dlatego jest taki ten. Jest zimno, także nie będę wychodził. Mam już dzisiaj, Franek, potwierdzoną łączność. Wcześniej na kilku innych radiach. W tym momencie tutaj nasłuchuję 13 kanału CB i w sumie PMR-ki na antenie. Wszystko później zobaczysz na filmie, tak jak nasi oglądający. No, dzięki, Franek. Mam nadzieję, że będzie słyszał też inne stacje z domu, które tutaj może w okolicy się odezwą, bo na Butorów Wierch kolega wyjedzie, będzie nadawał z PMR-ki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, proszę jeszcze mikrofon do ciebie, Franek. Dobra, będę wołał. O, także tutaj łączność już działa. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś z okolicy Zakopanego usłyszy. A tutaj przed chwilą słyszałem również stację. Ale już ich nie słyszę.
Słyszę tylko jakiegoś bikona. Nawet nie wiem zbytnio, co to jest. No, także słuchamy, słuchamy. Jeszcze mamy chwilę. Jeszcze mamy 10 minut do 20. Mam nadzieję, że coś się większego rozpęta. Zgadza się to, że to jest na kanale 13 CB. O, już tutaj widzę, słyszę kolejne stacje wołające, wywołanie ogólne. Także jestem ciekaw, gdzie mnie słychać i jak mnie słychać, bo tutaj polana krowiarki na samym szczycie, antena Gainmaster na maszcie teleskopowym. Jeśli coś mógłbyś powiedzieć od siebie. Tak ci powiedzieć, to mówisz do mnie? Tak, jak najbardziej tutaj robimy takie testy łączności, w sumie ze wszystkimi, dlatego chętnie bym coś usłyszał od siebie również. Ja jestem tylko na chwileczkę na radio, także ja ciężko w Pcimiu, Pcim Obolce Myślenic, u mnie jest odbioralny Santiago 4, Radio 2, antena u mnie 5-8, 6 przeciwwag. No to pięknie, pięknie. U mnie to jest Gainmaster przykręcony do koła samochodu, 8 metrów nad ziemią jest czubek anteny. Sygnał, no, takie 5-5 dla ciebie, 5-5 jest tutaj dla ciebie. No, dzięki wielkie i spodziewaj się wielu stacji tutaj jeszcze usłyszeć. No ja tutaj pod Zakopanem w tym momencie jestem. 4 waty z radia może wychodzą, to jest Harry. Harry trójka w samochodzie teraz. No, także dzięki wielkie i mam nadzieję, że usłyszymy tutaj jeszcze wiele stacji dzisiaj na tym kanale. Dzięki. Jakbyś pracował przez Pcim, to mi się tu zgłoś. Dobra, jestem tylko jeszcze pół godziny na nadsłuchu i odskakuję. Dobra, przemawia się. No, także jakieś stacje słuchają, kanał 13, nawet nie 19, a kanał 13 i... Jeszcze nie ma 20. Tutaj mamy, słyszymy, znowu wyszedłem z samochodu, bo słychać stację. Włączyłem teraz tryb monitorowania i nie mamy squelcha. To jest dużo lepsze do nasłuchiwania, ponieważ nie będzie... Słyszymy kogoś. Słyszymy kilka stacji. Teraz nie powinny się nałożyć na mnie. Pozdrawiam Kraków Mistrzowicy, Sebastian z tej strony. Kraków słyszymy. Słyszymy w Zakopanym Kraków. Ewidentnie słychać jakąś stację w tle, ale nie jesteśmy w stanie jej odczytać. Miejmy nadzieję, że tu jeszcze w okolicy jakieś stacje będą. Tam jest nasz samochód oświetlony. A żeby się nie zgubił. A ja zawołam wywołanie teraz, spróbuję. Wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej. Wywołanie ogólne, Andrzej Zakopane w tym momencie, Andrzej Chochołów. Wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej. Czy ktoś mnie słyszy? Super, super. Z kim mam tutaj przyjemność? Prosiłbym o krótką informację zwrotną. Lokalizacja Zakopane. No, no to tutaj lokalizacja Chochołów, już trzecia stacja z Zakopanego, także powinniście siebie tam jeszcze nawzajem słyszeć. Odwróciłem się teraz w stronę Zakopanego. Ja tutaj na górce słyszę Wadowice, ja tutaj na górce słyszę Kraków, także są stacje, tylko one mnie nie słyszą niestety. Między sobą rozmawiają, ja tutaj bez squelcha pracuję, ich słyszę, ale one mnie już nie, dlatego wołam własne wywołanie. Proszę jeszcze mikrofon do ciebie. Mikrofon do Zakopanego jeszcze od Andrzeja. Mikrofon do Zakopanego. Zakopane.
No to ja Ciebie słyszę pięknie, jak po sznurku, jak po drucie. Tutaj radio to jest Midland G13, a ja teraz wyszedłem z samochodu właśnie pogadać przez PMR-kę i zaraz będę się podłączał do CB ponownie. Ale to leci tutaj do Chochołowa. Proszę na Lipki. No to dzięki. To powołaj tam jeszcze jakieś wywołanie, może gdzieś dolecisz, może tam u mnie z poczerwonego się odezwą ewentualnie. No i mam nadzieję, że skądś dalej, bo ja tutaj Wadowice słyszę, tak jak mówię, ja tutaj słyszę również Kraków w mojej lokalizacji. Powinieneś coś tam też usłyszeć. Weź powołaj, bo ja się schowam teraz do samochodu, żebyś ty mógł powołać, ewentualnie jakieś łączności zrobić. Zrób tam wywołanie parę razy. No, ja na chwilkę uciekam, też posłucham i zaraz z powrotem wyjdę za 10 minut. No, także my wracamy do samochodu ciepłusiego. Ojej. Aha, mróz. No i tutaj. To jest trochę inny kąt promieniowania anteny pewnie. Go tak może dobrze nie słychać. Ale spróbujemy tutaj wyłączyć. Mrozek. No, wciąż 12 stopni, ale to nie jest coraz bardziej zimno. To się robiło... Nie, przepraszam. Bez squelcha teraz. Słychać nośną stawianą. Jest ewidentnie sygnał. Słychać jakieś głosy, ale nie jest to najlepszy. Nie najlepszy sygnał. Już widać, bateria pomału słabnie w radiu. Dobra, wracamy do CB. Zobaczmy. Nie, jednak dalej pracują w USB, tylko podłączymy radio krótkofalarskie. Dobrze, ZW. Dzisiaj zamieszanie. I tu widzisz. PMR-kę na razie włączymy, bo już mam kilka łączności, ale CB zrobimy. Tam z Mikołów podaje wywołanie, Mikołów podaje wywołania, a ja odpowiadam na wywołanie z Mikołowa. Coś tam słyszę. Zobaczymy, czy ktoś mi odpowie. Wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej, wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej. Andrzej Zakopany, ktoś mnie słyszy? Andrzej Zakopany, z tej strony Bartek Mikołów, odbierasz mnie? Bartek Mikołów, witam, tutaj Andrzej, radio to z JES-u pracuje, bo na AM-ie nie ma niestety zbyt dużo stacji. Dla Ciebie piątka, dziewiątka, bardzo ładnie to leci. Bartek Mikołów od Andrzeja z Zakopanego. To jest ML30, 161 ML30. Bartek Mikołów, proszę. Andrzej Zakopany, wołacie Bartek Mikołów. Bartek Mikołów, słyszysz mnie? Dobrze, ja Ciebie też odbieram, ja Ciebie też, Bartek, odbieram. Dla Ciebie 5-5 raport. No, dam Ci trójeczkę, bo jeszcze Cię rozumiem.
Dobra, no to dzięki. Ja tutaj jeszcze zawołam wywołanie ogólne, ok? Okej, dziękuję za łączność, cześć. Dobrze, także Andrzej Zakopane, to jest 161 ML30, wywołanie ogólne. Czy ktoś mnie jeszcze słyszy? Słyszę cię, kolego, odbierasz mnie? Odbieram cię, a z kim mam przyjemność? Witam, Paweł Nowa-Huta z tej strony, u mnie piątka, siódemka, bardzo ładnie. No to u mnie dla ciebie piątka, dziewiątka. Tutaj w samochodzie antena Gainmaster na wędce. Dzięki. No, dzięki również, pozdrawiam. Jeszcze ktoś do Andrzeja tutaj słyszę. Witam cię, Andrzej, z tej strony Jaligi Poręba Górna. To jest miejscowość 40 km na północ od Krakowa, w rejonach Rzeszowsko-Częstochowska. Odbieram cię na piątkę i pozdrawiam. Proszę, Andrzej, Zakopane do siebie. A ty tam chyba gdzieś wysoko jesteś, tak? Ja tu wjechałem na taką górkę, bez problemu dojazd samochodem. Tutaj jest hotel na górce. Ja stoję niedaleko, jakieś 200 metrów od hotelu. Ale tak, na górce. Antena to jest Gainmaster z kabla koncentrycznego. No i lecę teraz z 50 W chyba. No, także inaczej się nie mogłem do Was dowołać, ale lecicie teraz jak złoto. Szkoda, że w AM-ie jeszcze nie ma z kim popracować. Dla Ciebie 5-7 raport. Jeszcze proszę Twoje imię albo jak się oznaczasz. Piszę sobie w notatniku. Janek Poręba, jest to okolice Wolbromia. Słuchaj, a gdzieś tam daleko jesteś od Głubałówki, bo na Głubałówce to urzęduje Marek z Zakopanego. Ja to jestem, ja Głubałówkę widzę bezpośrednio. Głubałówka jest może parę metrów wyżej niż ja, ale tak to widzę ją, jest mi za plecami w tym momencie. Ale jeszcze tego kolegi z Głubałówki nie słyszałem. Nie miałem okazji. To niesamowite, kurczę, on tam przy tym maszcie mieszka, bo ja byłem u niego parę razy. Także koło masztu mieszka, a pracuje na wyciągu, także na kolejce tej, no, linomotorowej. No popatrz, to jeszcze ze mną nie miał okazji, a ja tutaj już któryś rok urzęduję też z radiem i w kółko, radio. No niestety, nie było okazji. Dobra, to na pogaduchy możemy się przenieść na inny kanał, a tutaj jeszcze wywołanie zrobię, co? Jasne, teraz będę polował rano. Ustawię sobie, zapiszę i będę słuchał. Dobra, a na częstotliwości 161 ML30 podaje wywołanie ogólne. Czy ktoś mnie jeszcze słyszy? Jakiś dziwny sygnał z dziwnej stacji Pilsko, jeśli dobrze zrozumiałem. Dziękuję bardzo i ja dla Pilska mam raport 5-5, ale w mojej lokalizacji modulacja, w sensie sygnał jest trochę poszarpany, aczkolwiek zrozumiały. Także dziękuję Pilsku za potwierdzenie łączności i jeszcze jedno wywołanie zrobię i pozostawię resztę wolne pasmo do kolejnych wywołań. Jeszcze wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej, Andrzej Zakopane, 161 ML30. A ktoś teraz woła Andrzeja Zakopane. Tak, słyszę. Tak, słyszę. Andrzej z Zakopanego słyszy. Witam cię, Bosia. Mam nadzieję, że przebiję. Bochnie słyszę. Okej, no to z okolicy Bochni mam kolejną potwierdzoną łączność. A tu słyszę coraz więcej stacji, dlatego może na razie odskoczę i pozwolę innym jeszcze popracować. Ale Bochnie słyszałem. Dzięki. To kolejna stacja, która woła Andrzeja z Zakopanego. Proszę. Tutaj Wilcza, między Rybnikiem a Gliwicami na 2778, jakbyś wiedział, tam co na chałupki idzie. Artur z tej strony, ładna łączność, piątka dla ciebie.
Dla Ciebie piątka również, bardzo ładna, czysta łączność. Tutaj jest naprawdę multum stacji, które słyszę. Jest cała, że tak powiem, rzesza. Artur, tak? Jeśli nie pomyliłem, przepraszam, jeśli pomyliłem. Dzięki Artur i przepraszam, ale możemy się skontaktować kiedy indziej. Kolejną stację poproszę, jeśli ktoś mnie słyszy. Tutaj Andrzej Zakopane, 161 ML30. Wiem, znam to, mam dom w górach, wiem jakie tam są możliwości. Na razie, hej. Z breko jakieś słyszałem. To jest. No inaczej nie będzie, inaczej nie będzie. No ładnie, pięknie, no pozdrawiam, trzymaj się. No trzymaj się, ja Ciebie też bardzo ładnie słyszę. Racibus, woła Cię Bartek Mikołów, jak mnie słyszysz? Że widzimy multum stacji. Już nie wiem komu odpowiedzieć w tym momencie. Nie wiem. Ktoś się tu woła w kółko. I cały czas powiadomienia na zelami wyskakują. Także rozproszenie uwagi totalne. Patrzcie, jak się słyszą. No, także niech ktoś mi powie, że CB Radio umarło. 78, woła Cię Bartek Mikołów, jak mnie słyszysz? No, i tam się już wołają. Bardzo fajnie, napisz kolego. No, ja Ciebie też dość, odbieram czytelnie. Sprawdzę sobie teraz Zello, jak to wygląda. Dziękuję. I... No, nie ma sprawy. Jeszcze tu wrócę. Jeszcze raz proszę powtórz. Łukasz Jaworzno, dla Ciebie jest również 5-7 dla Ciebie będzie i proszę jeszcze raz o raport. Andrzej Zakopane, dla Ciebie raport Jaworzna 5-5 porywa do 5-7. No dobra, dziękuję bardzo, pięknie Cię tutaj słychać pod Zakopanem. Ja tutaj jeszcze prowadzę wywołanie, bo kolega z Rzeszowa chciałby mnie usłyszeć i próbuję tam mnie usłyszeć jeszcze. Wywołanie ogólne 161 ML30 Zakopane. Dobra, to ja tutaj tylko dla kontentu, dla filmu dorzucę, że przeszliśmy na kanał niżej, żeby nie zajmować. Łączność, czekaj, przeprowadzona. Bardzo dobrze Cię tutaj słyszę. Co prawda siły sygnału nie ma dużej, ale tutaj Cię słyszę na piąteczkę. Czytelnie to wszystko. Proszę. Cieniu, proszę do Ciebie. Ja Ciebie tutaj słyszę. A spróbujemy jeszcze w AM-ie? Jasne, nie ma problemu, już przechodzę na AM-y. Wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej. 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 No, cieniu, niestety nie leciało to w AM-ie chyba. Może mnie teraz słyszysz, w USB nadaje. No, dzięki wielkie za test. Poczekajcie sekundę, bo mamy gościa z Kielc. Dobra,
Zakopane tutaj się zgłasza. Jacek Gliwice, tutaj Andrzej Chochołów, nie jest to Zakopane, nie mianuje się tak stricte Zakopane, to jest Chochołów. Ja Ciebie słyszę na piąteczkę, no i słyszę Cię, po prostu Cię słyszę. Ale mamy jeszcze kolegę z Kielc, dlatego kolega z Kielc za chwilkę w następnym wejściu poproszę. A teraz Jacek Gliwice, Czy Gliwice słyszą Zakopane? Andrzeju, Gliwice do Ciebie nie dolatują niestety, tylko słyszą leciutkie głosy. To znaczy ja ich słyszę, ja Gliwice słyszę, ale on mnie nie słyszy, Jacek mnie nie słyszy dzisiaj. No dobra, no to jeszcze tylko kolega z Kielc. Tutaj Andrzej Zakopany woła Kielce. No witam, Andrzej Zakopany, z tej strony, brawo, łuski 130, okolice Kielce. Odbieram Cię, Santiago Zero, radio Trójeczka. No to dla Ciebie piąteczka, odbiór. Ale sygnał bardzo słaby, Za to czytelny sygnał. Jeszcze z kim mam przyjemność? Tej strony Andrzej 161 ML 30, Maria Ludwik 30. I prosiłbym jakiś namiar jeszcze na Ciebie, kolegę, żeby wpisać sobie w dzienniczek. Proszę. Brawo, łyski 130, Piotrek. Dobra, dzięki Piotrek, To udana łączność. Ja tutaj tak jestem chwilę tutaj, bo dużo stacji mnie tutaj woła. Niestety za dobra lokalizacja trochę. No i również na PMR-ce pracuję, na drugim kanale i sporo stacji miałem, dlatego tutaj przeskakuję. Czasem jestem, czasem mnie nie ma. Dobra, dzięki wielkie i jak ktoś jeszcze tutaj do Zakopanego chce spróbować, to proszę w tym momencie, bo odskoczę sobie znowu na chwilę. Jakąś słabą stację tutaj słyszałem, co mnie woła. Okolice Tarnowa, słyszycie, bardzo ładnie to leci. Sygnał jeszcze słabszy niż Gliwice, ale zrozumiałe, jak ty mnie słyszysz? No to niestety w tym wejściu jakaś nakładka była i praktycznie nic nie zrozumiałem, jeśli byś mógł powtórzyć. No to odebrałem raport, piąteczka dla mnie. Ciebie zrozumiały jest sygnał, ale bardzo słaby. Czytelny, ale bardzo słaby. Taka piątka, jedynka dla Ciebie. Czwórka, jedynka. No, także dziękuję Tarnowowi. Tarnów dziękuję za łączność i mam nadzieję do usłyszenia. Będzie można się odnaleźć u mnie pewnie na filmie z testów łączności. Pozdrawiam, do usłyszenia.